Już jesteśmy na żywo. Witaj, Okej. Marzenko, ale jeszcze nie przedstawiam Ciebie, kim jesteś. Poczekamy na osoby, które się pojawią, a w tym czasie możemy udostępnić, jeżeli chcesz. Pewnie, czyli powinnam telefon wziąć ze sobą, tak? Z telefonu udostępnić, czy mogę z Tak, komputera? no to czy, z czego chcesz? Bo ja na przykład mogę tylko z telefonu, bo jakbym chciała tutaj, gdzie mamy live'a, to jest problem. Czyli jak mogę teraz udostępnić sobie z komputera? A masz Facebooka swojego włączonego? To Mam. tam, gdzie masz Messenger, nie Facebooka, tam, gdzie masz Facebooka, tam pojawia się nasz live, tak? Czyli na, i jest udostępni. Ach, dobrze, czyli wejdę sobie na naszą. A my czekamy, czekamy, to się pojawi. No, a widzę, że się jeszcze nie pojawiłam. Witam, kto jest z nami? Przywitajcie się z nami, żebyśmy wiedziały, kto jest dzisiaj z nami, kto zechce nas dzisiaj słuchać. Super, witam kolejną osobę. Oj, no, kochani, ja jeszcze nie przedstawię gościa, bo jeszcze poczekamy, się chwileczkę zbierzemy. Witam, witam. Witam, Marzenko, udało ci się? Tak, właśnie to udostępniam na swojej stronie i już wrzucam nas. Ja też udostępniam. Kochani, cieszę się, że jesteście z nami. Poczekam, tylko Marzenka udostępni. Ja już udostępniłam. Jeżeli możecie, udostępnijcie, żeby każdy mógł skorzystać z tego live'a, z tych wiadomości, które mamy dzisiaj do przekazania. Jest bardzo dzisiaj fajny temat i bardzo fajny gość. Widzę, Tak, że mogę cię już przywitać, no? mam. Tak, ja już wszystko zrobiłam. Kochani, witam was wszystkich. I cieszę się, że jesteście z nami. Oczywiście pytania zadajcie, jakie wam się tylko nasuną, a pod koniec tego live'a poproszę Marzenkę, żeby odpowiedziała. Dzisiaj jest bardzo fajny temat. Jak zostać mądrą wariatką? Temat niesamowicie inspirujący. Mnie osobiście też. Jestem ciekawa, co tutaj nasz gość powie na ten temat. A moim gościem dzisiaj jest Marzenka Ciesielska, która jest niesamowitą osobowością, która z powołania i z zawodu jest psychoterapeutką, która pomaga ludziom i osiąga naprawdę bardzo duże efekty. Witam cię, Marzenko. Może jeszcze coś o sobie powiesz? Witam serdecznie, dziękuję Małgosiu za zaproszenie. To też dla mnie zaszczyt, że mogę sobie z Tobą porozmawiać. Znamy się już długi czas. Miałyśmy trochę przerwy, ale współpracowałyśmy razem, myślę, że z 10 lat temu w jednej Tak. z fundacji. Małgosia bardzo działała rozwojowo i duchowo, a ja psychoterapeutycznie się rozwijałam, stawiałam tam swoje pierwsze kroki, więc mamy już za sobą doświadczenie zawodowe. To prawda, jestem psychoterapeutką, taką psychoterapeutką też z pasją. I to mi się strasznie spodobało, to takie bliskie jest dla mnie to, co Małgosia powiedziała, że tam nie tylko jest edukacja, tam nie tylko jest praca i pomoc i wsparcie. Ja też pomagam, ja mam wrażenie, że jestem tak krok do tyłu za swoim klientem, który do mnie przychodzi, czyli ja mu tak towarzyszę. Pomagam. Coś, Małgosiu, chciałaś Tak powiedzieć? chciałam powiedzieć, bardziej pacjentem, bo jednak korzysta z Twoich rad i pomagasz osiągnąć mu, dojść do celu, osiągnąć sukces, dokonać zmian w życiu. A te zmiany przychodzą tak z tego, co ja się zorientowałam i wyczytając też z opinii innych i po rozmowie z innymi osobami, że działasz jak magia, czyli wszystko się pięknie układa. Pięknie to wszystko idzie, także w życiu tym osobom się naprawdę poprawia. Jola, Witaj, Jolu. witamy Jolu. Ja myślę, że ta magia też wynika z tego, że my mamy magię w sobie. I dzisiaj do tego dojdziemy, czyli właśnie porozmawiamy sobie, jak być tą mądrą wariatką, bo każdy z nas jest mądry. I A ta skąd magia taki jest. temat? Tak, a to. Dlaczego taki temat? Jak zostać mądrą wariatką? Bo wariatka kojarzy się z czym innym, a mądra jeszcze z czym innym. I tu chciałabym, żebyś to wyjaśniła, bo tutaj jest taki haczyk fajny. Jest haczyk. To jest moja myśl przewodnia, jak być mądrą wariatką, ale to też jest, wydaje mi się, że to będzie mój tytuł książki, bo książkę już napisałam, natomiast dojrzewam do tego, jaki tytuł nadać książce.
I tak ośmieliłam się i uznałam, że to będzie taki dobry sprawdzian, żeby ustalić, czy na pewno ten tytuł mi będzie pasował, i uznałam, że z Małgosią zrobimy właśnie takiego live'a, jak zostać mądrą wariatką. Bo mądrość mamy w sobie. To jest taka sprawa, do której dojrzewamy. Ja sama po sobie wiem, że ja czasami się czułam mądra, czasami się czułam głupia, a w momencie, kiedy czułam się właśnie taka trochę głupiutka, taka niemądra, albo taką nie do końca pełnowartościową osobą się czułam, to wtedy miałam wrażenie, że ta moja mądrość znika. I przez wiele lat borykałam się i tak się trochę kręciłam, z nogi na nogi przeskakiwałam, bo raz mi się wydawało, że ja nawet mądrze gadam i dobrze myślę, a było wiele takich sytuacji życiowych, które mi pokazywały, że no, tam nie ma za dużo mądrości i jakiejś takiej roztropności. I wtedy traciłam fason i wydawało mi się, że no, ja nie mogę być mądra, bo mądry człowiek to jest taki, który cały czas dobrze idzie, nie ma problemów, nie ma kryzysów i ze wszystkim sobie radzi doskonale. I potrzebowałam wiele lat, żeby zrozumieć właśnie, że mądrość polega na tym, żeby zaakceptować to, że ja wielokrotnie nie będę wiedziała, będę zagubiona, nie będę sobie radziła, nie będę wiedziała, jak sobie poradzić w wielu sytuacjach, ale to nie znaczy, że ja tracę tą mądrość. Ja tą mądrość cały czas w sobie mam, bo każdy z nas jest mądry i moja praca terapeutyczna polega właśnie na tym, żeby stać krok do tyłu za moimi pacjentami i pomagać im odkrywać tę mądrość, zdejmować te blokady z nich, żeby oni odkrywali w sobie mądrość, bo do terapeuty nie przychodzi się po to, żeby uzyskać odpowiedzi na pytania, bo ja ich nie znam. Ty je znasz. A jak być tą mądrą wariatką? Bo wariatka znowu się kojarzy z taką osobą, która jest taka trochę crazy, taka trochę gdzieś rzucająca się na wszystko i przynajmniej dla mnie, chcąca żyć, korzystać z życia, ale teraz jak być mądrą, żeby się nie wpakować w problemy i żeby to życie miało taką wartość, takiego smaczka też. Bo ta wariatkowość to nie jest w takim znaczeniu, że wariatka w takim negatywnym znaczeniu tego słowa, bo wariatkowość to jest ten element, który my mamy w sobie, te nasze niedoskonałości, nieumiejętności, to, że nie jesteśmy perfekcyjni, bo trochę kultura, czy nawet telewizja, chociażby ten program Jak być perfekcyjną panią domu, pokazuje nam, że to jest coś wartościowego, być perfekcyjnym, być idealnym, dążyć do tego ideału, ale to jest bardzo zgubne. Nie ma ludzi idealnych. To nie, w życiu nie chodzi o to, żeby dążyć do ideału, bo jak ja będę idealna, to ja się zatrzymam, ja się nie będę rozwijała, bo co mnie rozwija? No rozwijają mnie trudności, rozwijają mnie kryzysy i rozwijają mnie sytuacje, w których ja się muszę w jakiś sposób wykazać i udowodnić sobie, że ja jestem właśnie mądra, bo sobie radzę w wielu sytuacjach. A jak będę idealna, no to gdzie ta moja mądrość? Już nie będę potrzebowała. A gdzie znaleźć ten balans właśnie, żeby... W sumie to może bym zaczęła jeszcze inaczej. To znaczy, może wróćmy do pytania, jak zostać tą mądrą wariatką? Jakbyś mogła tak to rozszerzyć punkt po punkcie, czy jakoś... No niebywałe pytanie, Małgosiu, bo to jest odpowiedź, której ja sobie zadałam, pisząc książkę, bo taki był mój cel, żeby właśnie krok po kroku opowiedzieć, jak zostać mądrą wariatką, bo mam wrażenie, że moje życie, ale też pracując w gabinecie od 15 lat, ja to obserwuję i na swoim przykładzie, i na przykładzie moich pacjentów, że oni właśnie stają się mądrymi wariatami. I wydaje mi się, że taką klamrą spinającą to jest to, żeby uświadomić sobie, usiąść pewnego dnia i pogodzić się z tym, że jest fajna część twojej osobowości i niefajna część twojej osobowości, bo mam wrażenie, że w rozwoju osobistym my cały czas dążymy do tego, żeby być fajni, lepsi, mądrzejsi, bardziej wyjątkowi, wystarczający, a w moim poczuciu rozwój osobisty i praca nad sobą polega na tym, żeby połączyć te moje słabe strony, to co mi nie wychodzi, to właśnie, że czasami bywam szalona, nieodpowiedzialna, no każdy ma swoje słabe jakieś takie strony. I połączenie tego, że ja bywam właśnie taka nieogarnięta z tą ogarniętą Marzeną,
tworzy całość. I wtedy można powiedzieć o tym, że zaczynamy budować siebie i pracować nad poczuciem własnej wartości i własną siłą wewnętrzną. Czyli zaakceptowanie, że ja nie jestem super świetna i idealna. No tylko zwykła, ale mądra. Ale mądra, tak, to jest dobrze. Czy lepiej to rozpisać, czy jak sobie to ułożyć, żeby, bo to jest tak, osoby, które są którzy mają wszystko poukładane od A do Z i mają, nie mogą wyjść z tego, z tej układanki w ogóle, tak? I jeżeli cokolwiek im się z tego rozwala, to oni wtedy popadają w depresję, w różnego rodzaju stany, obwiniają się o wszystko. Właśnie jak tutaj sobie poradzić? Czy jest jakiś taki złoty środek, gdzie można sobie poradzić z tym, żeby z tego wyjść, tak? Żeby to właściwie, może źle ujęłam to, ale żeby to zrównoważyć, żeby przejść troszeczkę do tego wariatkowa i do tego uporządkowania, tak popatrzeć z boku i wypośrodkować to i nie mieć do siebie pretensji. Ja właśnie na te pytania, które zadajesz, Małgosiu, to są właśnie też moje pytania, takie, które zadaję ja sobie sama i szukam odpowiedzi na nie i staram się też właśnie odpowiadać na te pytania, które ty mi zadajesz na moim kanale na YouTubie, bo uznałam, że właśnie są takie uniwersalne pytania, taka wiedza, którą powinniśmy wszyscy posiąść, a my tego nie mamy. Wiemy, jak jest łodyga zbudowana, wiemy, jakie są rodzaje gleby, wiemy, że Piłsudski wszedł na most i z niego zszedł, wiemy, co myślał Adam Mickiewicz, wiemy, co myślał, nie wiem, Słowacki, a nie wiemy, co my myślimy. I to jest smutne. I ja właśnie na tych kanałach, na tym moim kanale, gdzie mnie znajdziecie pod Marzena Ciesielska, ja staram się właśnie w kilkanaście minut pomagać i szukać takich narzędzi i sposobów, jak właśnie sobie pomóc. A tak w skrócie, jakbyś to miała powiedzieć, tak wymienić tylko punktowo, bo wiadomo, że każdy sobie może się odwołać do tych filmików, sobie posłuchać i bardziej zagłębić się w tą sprawę. Ale tak jakbyś miała mi poradzić, tak? Gdy ja przychodzę do ciebie i ja mówię do ciebie, ja mam taki problem, chociaż ja nie jestem poukładana, ja jestem bardziej ta wariatka idąca swoją drogą i gdzieś robiąca różne rzeczy, które po prostu, jeżeli ja jestem szczęśliwa, to co kto inny powie, nie ma na to, dla mnie nie ma to wpływu, na mnie przynajmniej, tak? Ale właśnie, przychodzę do ciebie i mówię do ciebie tak, chciałabym poukładać to tak, żebym ja czuła się szczęśliwa, bo ja w tym, co ja robię, czyli wszystko perfekt, nie jestem szczęśliwa. To znaczy, to mi czasami uwiera, bo ja sama siebie zamęczam, tak? Jak zrównoważyć to? Tak króciutko. Myślę, że taka podstawa to jest, trzeba nauczyć się czegoś takiego, jak obserwować siebie. Czyli potraktować siebie jako aktora, postawić siebie na scenie i usiąść sobie na widowni, na krzesełku i popatrzeć, co ta Małgosia, co ta Marzena odwalają. O co chodzi? Czyli tak z boku siebie poobserwować. W psychologii to się nazywa ego obserwujące, czyli im jesteśmy mądrzejsi, to mamy lepsze to ego obserwujące, czyli takiego obserwatora sobie zbudować, czyli wziąć krzesełko, z boku usiąść i popatrzeć, o co mi chodzi, co ja robię i czy rzeczywiście to, co ja robię, to mnie prowadzi do tego, że ja to osiągnę, czy bardziej stworzę sobie dodatkowo kolejne problemy. Bo nasza osobowość składa się z takich dwóch elementów. Z takiego małego dziecka, które trochę jak trzylatek się zachowuje, czyli chcemy coś natychmiast, tupiemy, wrzeszczymy, pragniemy tego, i z tej części dojrzałej. I dobrze by było, żeby więcej było tej części procentowo dojrzałej niż tego małego trzylatka. Ale ten trzylatek jest potrzebny. Czyli musi być ta mądra część i ta taka, i ten element tego takiego wariatkowa naszego. I to krzesełko, to obserwowanie siebie z boku jest właśnie tym, że możemy zastanowić się nad tym, czego potrzebujemy i o co nam chodzi. I drugi taki element ważny, który jest taką podstawą w pracy nad sobą, to jest umieć ogarniać swoje emocje. Bo jeżeli tego nie będziemy potrafili,
to możemy sobie zrobić stany depresyjne, stany lękowe, a to jest tak powszechne jak grypa. Ja pracując 15 lat temu w szpitalu, naprzeciwko mojego gabinetu był psychiatra. I 15 lat temu do psychiatry było może 4-5 osób w kolejce. A do lekarza ogólnego na parterze było 40 osób. Teraz czasy się odmieniły. Do lekarza ogólnego są 4, a do psychiatry jest 30. Bo prawdopodobnie też dlatego, że dbamy o własne zdrowie psychiczne, że już psychiatra nam się nie kojarzy z kimś, kto leczy choroby psychiczne, ale leczy nasze gorsze stany. No dobrze, a jak radzić sobie z tymi emocjami? Jakie ty masz takie złote zasady, które polecasz, no poleciłabyś mi lub swoim innym pacjentom, tak? Chociaż ja nie jestem twoją pacjentką jeszcze, jakoś jeszcze siebie ogarniam. Myślę, że wszyscy siebie ogarniamy i o to chodzi. Ta nasza mądrość też polega na tym, żeby właśnie siebie ogarniać i do tego pionu zbijać. Myślę sobie tak, że takie najbardziej podstawowe, elementarne ćwiczenie, które każdy powinien z nas sobie zastosować, powinniśmy to zrobić naszym dzieciom, naszym partnerom i wszystkim dookoła. Jak wejdziecie na internet, jest coś takiego jak lista uczuć i emocji. I tam są wypisane uczucia i emocje, czyli złość, radość, miłość, szczęście, ulga, fascynacja, poczucie winy, wstyd. I my powinniśmy znać ich minimum 70. Jak ja robię testy i rozmawiam sobie z pacjentami i pytam, czy może mi pan, pani wymienić chociaż 20 jakichkolwiek uczuć i emocji, Małgosia, po 7 robi się problem. Robi się dramat, konsternacja, czyli jeszcze 7 osoba jest w stanie wymienić, a potem, bo wszyscy znamy, czym jest radość, smutek, złość, natomiast jak przychodzi przyporządkować to, co ja czuję w środku z nazwaniem tej emocji, na tym się pojawia, tutaj jest kłopot. I tak jak uczymy się języka obcego, po co? Po to, że jak wyjedziemy za granicę i ktoś mi powie, ja spytam, jak dojść, nie wiem, do muzeum i ta pani mi powie w tym obcym języku, jak ja mam dojść, to ja muszę znać podstawowe słowa, żeby zapytać i zrozumieć i jeszcze dojść prawidłowo. I to samo jest z emocjami. Przecież wszyscy wiedzą o tym, że jest inteligencja emocjonalna. Każdy chce być inteligentny emocjonalnie. Już to IQ takie, że mamy wysokie, ono już nie jest takie ważne jak ta inteligencja emocjonalna. Ale no co z tego, że my przeczytamy książkę o inteligencji emocjonalnej, jak my nie potrafimy prostej rzeczy przyporządkować tego, co nam w środku gra, ten Armagedon wewnętrzny, z nazwaniem tego, co ja czuję. Chodzi o powiązanie, rozumiesz? Powiązać to, co mi w środku gra. I wtedy, jak ja to powiążę i nazwę to i powiem, jak ja ci opowiem, co ja czuję, to ty zrozumiesz, co ja czuję. Mhm. A jak ja się będę trzepać, będę się złościć i nie będę wiedziała, o co mi chodzi, to ty też nie będziesz wiedziała, o co mi chodzi. Czyli jak można ułatwić innym i sobie życie. No właśnie, chociaż mi się nasuwa taka myśl, że tutaj w Belgii, gdzie jestem, czasami jest tak, że możesz dokładnie nie znać języka, ale ludzie tak gestykulują i tak pokazują, że rozumiesz, o co chodzi, to o co im chodzi, tak? I z tego się też śmieję, że czasami jest taki niemy język, no ale to nieważne. No właśnie, i te emocje no, są bardzo ważne, ale teraz wracając jeszcze do tematu tego naszego głównego, to jak powinno być idealnie? W sensie, że żeby i było i mądrze, i trochę takie crazy, wariatkowo. Ja myślę, że to sami musimy sobie ustalić, jak chcemy i jak potrzebujemy. Mhm. Tutaj nie ma złotego środka. Ta równowaga, o którą pytasz, bo wydaje mi się, że to brzmi takie pytanie a propos, jak tą równowagę osiągnąć. Tak, w życiu. Tak, właśnie. To jest jak z tymi kuleczkami yin-yang. Jest ta czarna i biała kuleczka i one cały czas się kręcą, one są w ruchu, one nie stoją, czyli równowagi jako takiej stabilnej się nie uda osiągnąć. My możemy dążyć do tej równowagi i na tym polega właśnie
nazywanie emocji, bycie tym obserwatorem, czyli wziąć sobie to krzesełko i pooglądać siebie, co ja takiego robię, co ty takiego robisz. I to powoduje, że sprawdzamy, czy nam się to podoba, czy się czujemy spokojnie, czy mamy szczęście w sobie. I właśnie emocje pomagają nam ustalić, czy my jesteśmy bliżej tej równowagi, czy się odchylamy od równowagi. Mhm. Jak nie mamy kontaktu z emocjami, nie umiemy tego nazwać, to wtedy co? W efekcie końcowym, jak już mocno się odchyliliśmy, nie wiem, czy widać mnie, o, jak mocno się odchyliliśmy od tej normy, to wtedy robią się zaburzenia lękowe, zaburzenia depresyjne, czyli psychika nam mówi, nie to, że ja jestem chora, bo mam zaburzenia lękowe, tylko psychika mi dzwoni i mówi, słuchaj, ogarnij się, weź się do roboty, bo odchodzisz od tej normy, przybliż się. Czyli stany lękowe są nie po to, żebyśmy się bali, żebyśmy pomyśleli, że jesteśmy chorzy psychicznie. Mhm. One dzwonią nam, jak już nie słyszymy wielu innych sygnałów, dzwonią nam i mówią, ogarnij się, po prostu weź się do roboty, bo odchodzisz od tej normy. A ta norma daje nam właśnie ten spokój, tą harmonię, to, że czujemy się dobrze ze sobą, że nie traktujemy świata jako wroga. Bo te osoby, które nie lubią ludzi, którzy nie lubią świata, nie lubią swojego pracodawcy, nie lubią tego, gdzie mieszkają, to tak naprawdę nie czują się ze sobą szczęśliwi. I tylko kwestia, żeby doprowadzić się do tego, żeby być bliżej tej równowagi i się okaże, że świat jest nawet fajny. Nawet mi się teraz coś nasunęło, Marzenko. Mhm. Okej. Okay. Dość często zdarzyło mi się słyszeć coś takiego, no kurczę, no ja bym to zrobiła, tak, ja bym poszła na tą głęboką wodę. Och, podam taki przykład. Poleciałabym na karuzeli, ale zaraz włączają mi się przekonania. Jestem za stara, nie wypada. I wiele jeszcze innych. No, to ludzie powiedzą, tak? Zaraz zaczną mówić, że no, taka stara osoba na karuzeli jeździ, jak to w ogóle jest? To taki przykład, taki właściwie, no, pierwszy lepszy, który mi się nasunął. Ale właśnie chodzi o te bariery, tak? Dość często ludzie mówią tak, nie, mi już nie wypada, ja już nie mogę, bo co ludzie powiedzą, bo jednak ta opinia tych ludzi, zwłaszcza w małych miasteczkach, to głównie jest, czy na wsi, to jednak ta opinia tych ludzi jednak się ciągnie, tak? I ludzie mają te bariery, pomimo wszystko, żeby chcieli to zrobić, chcieliby popłynąć na tą głęboką wodę, pójść dalej i zacząć żyć i żyć tak jak chcą, ale jednak obawiają się pewnych rzeczy, też i wyniesione przekonania z domu, tak, że pewnych rzeczy są zasady, są nakazy, zakazy, nie wolno i koniec. Jak tutaj ugryźć ten temat? Tutaj powiedziałaś o kilku rzeczach. Myślę sobie tak, że każda decyzja, którą podejmujemy w życiu, ona niesie ryzyko i zawsze za nią zapłacimy. Nawet jeżeli nic nie robimy, to zapłacimy za to, że nic nie robimy. Jak coś robimy, zapłacimy za to, że coś robimy. W przyrodzie nic nie ginie. I jeżeli podejmujemy taką decyzję, że jedziemy na tych przekonaniach, bo się boimy, bo mamy ograniczenia, bo się wstydzimy, ale chciałybyśmy, czy chcielibyśmy, to pamiętajmy o tym, że za to też zapłacimy, za to nic nie robienie. I często, jak do mnie trafiają osoby do gabinetu, to płacą stanem depresyjnym, czyli depresyjnością, ponieważ rozrywa je w środku, bo depresyjność to jest nic innego, jak takie wewnętrzne rozerwanie, czyli co innego bym chciała, inne mam potrzeby, ale blokuję siebie, bo nie wypada, bo nie mogę, bo mam milion różnych przekonań. Czyli żyję w takim rozwarstwieniu. I to takie nieszczęście i ta niespójność, którą sobie sami fundujemy, bo mamy przekonania, bo jest małe miasto, bo coś innego sobie wymyślimy, zapłacimy za to. Więc trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście w nas jest aż tak ważne, że chcemy podążać tą drogą naszych emocji, serca i tego naszego powołania, i wiemy, że wtedy nie będzie depresji, ale musimy się nauczyć tego, że możemy być skrytykowani, że mogą nas nie lubić, że mogą plotkować o nas. Czy wybieramy bycie takim spokojnym człowiekiem, ale być może ze stanem depresyjnym. Więc nieszczęśliwym. Nieszczęśliwym, więc no każdy wybór, nawet jak nic nie robimy, to i tak ponosimy koszty, też płacimy.
Czyli warto sobie zastanowić się i odpowiedzieć na pytanie, czy tego naprawdę chcę i czy mi to uszczęśliwi, licząc się z tym, że zostaniemy ocenione, ocenieni, ale nie, nauczmy się tego nie brać pod uwagę, tak? Ja to mówię, każdy człowiek ma swoją prawdę i ja z czyjąś prawdą nie dyskutuję. Bo nie dyskutuję, bo to jest jego prawda i jeżeli on nie ocenia, to jest jego problem, nie mój. Ja do tego nie nawiązuję, tak? Czasami jest coś takiego, że ktoś człowieka gdzieś tam ukłuje, zaboli, ale to przychodzi, ja sobie to na przykład rozpisuję, tak? Że co mnie to zabolało, piszę, a potem to idzie, nie ma. I no, można sobie poradzić. Nie żyjemy w czasach, które średniowiecza, gdzie praktycznie nie myślimy. Teraz mamy dostęp do internetu, dostęp do takiej wiedzy, do takich szkoleń, gdzie naprawdę możemy wszystkie te nasze bariery pokonać, przeskoczyć. Rozmawialiśmy dzisiaj, że kiedyś widziałam starszą panią, znaczy starszą, no teraz spaliłam oczywiście. Widziałam piękną kobietę, szczupłą z tyłu, bo jechałam autobusem do pracy, włosy piękne, budki długie, szczupła, piękna kobieta z tyłu wyglądająca. I tak przyjechałam, spojrzałam się z przodu, patrzę, staruszka, dosłownie. Ale nie oceniłam jej negatywnie, tylko pomyślałam sobie, kurczę, jak fajnie można wyglądać, nie licząc wieku. I założę się, że ona gdzieś to miała, gdzieś to ludzie powiedzą. Ona się w tym czuła, bo było widać, że się czuła dobrze. I każdemu bym tego życzyła, żeby każdy czuł się dobrze w tym, co robi, co chce robić. I nieważne, że ktoś mówi czy nie, jak to kiedyś ktoś powiedział, ludzie to pogadają, pogadają, przestaną do momentu, aż znajdą sobie następny temat. No i myślę, że dużo w tym prawdy jest i na tym też polega nasza mądrość, żeby się takimi rzeczami nie przejmować, bo jest taka stara prawda jak świat i myślę, że ona, każdy chyba, kto słucha tego live'a, to jest w stanie przyznać, że tak mogło być u niego, że zawsze mieliśmy tak, że jak robiliśmy jakąś nową rzecz, to czuliśmy takie rozgoryczenie, że a nie mamy sojuszników, że ludzie się od nas odwracają, że jesteśmy sami, no tyle mieliśmy przyjaciół, a okazuje się, że tak naprawdę zostaliśmy sami. I to jest stara prawda jak świat. Trzeba się z tym liczyć, że jak robimy coś nowego, wychodzimy z tego swojego schematu, kręciliśmy się po orbicie, nie wiem, 20 lat w kółko i nagle wyskakujemy z tej orbity, nie dziwmy się, że ludzie będą patrzyli na nas tak, ale o co chodzi? Co się stało? I będą myśleli, że albo zwariowaliśmy, albo że nam odbiło, albo może jak dostaliśmy awans, to mamy za dużo pieniędzy, albo jakieś jeszcze inne powody będą tłumaczyć sobie, że nam po prostu woda sodowa odbiła do głowy. I pamiętajmy o tym, że na początku, jak będziemy robić nowe rzeczy, nie będziemy mieli sojuszników, oni przyjdą później, co nie znaczy, że to nie jest dobre dla nas, bo to wzmocni nasze poczucie wartości, bo my się wtedy przekonamy na własnym przykładzie i na własnej skórze, że możemy, że mamy siłę, że damy radę, że nie musimy się uwiesić na kimś i ta osoba nas będzie ciągnęła, tylko ja sama. I to też będzie jest moją mądrością i moją siłą, bo mądrość, o której mówimy cały czas, to też jest ta nasza siła wewnętrzna, że nawet jeśli mówią źle, wiatr nam w oczy wieje, a ja czuję, że to jest to, co ja chcę robić, to ja to robię. Bo za chwilę te osoby, które były przeciwko mnie, za chwilę mogą być w moim teamie, bo mi zaufają. Ale trzeba dać im czas i one mają do tego prawo. Bardzo mądrze powiedziałaś, Marzenko, i ja pamiętam swoje czasy, kiedy pracowałam w fundacji, obie pracowałyśmy praktycznie i kiedy byłam rzucana na głęboką wodę taką, gdzie przekraczałam te swoje bariery, pierwszy występ publiczny, pójście do kogoś, kto stanowiskiem był bardzo wysoko i zadanie mu kilku pytań na temat naszej fundacji i tak dalej, i to oczywiście dzięki Małgosi, pani prezes, która zarządzała, ona mnie tak wysyłała i stawiała mi, ale dzięki temu, że pokonałam swoje te takie ograniczenia, to ja potem zaczęłam być zupełnie inaczej, patrzeć na świat i inne. Bo ja to przeszłam, ja to zrozumiałam, przepracowałam i uziemiało mnie to mocno na ziemi. Czy takie przekraczanie właśnie granic takiego wychodzenia z komfortu to jest ważne, czy raczej jest tak
ryzykowne. Chciałbym to, bo my właśnie to nazywamy wychodzeniem ze strefy komfortu i każdy rozumie to inaczej. Ja sobie tak pomyślałam, że taką jeszcze uniwersalną definicją też właśnie, jak wzmocnić siebie, jak zbudować siebie, wiecie co jest? To jest robienie, podnoszenie tyłka z kanapy i robienie jakichkolwiek drobnych rzeczy. Czyli ja nie muszę skakać na bungee, ja nie muszę przejść Amazonki, żebym pomyślała sobie, że ja działam, że ja żyję. Zwykłe rzeczy. Pójść do kina. No może teraz nie mamy takich możliwości, ale zrobienie tego, czy mam ochotę na wrotkach pojeździć. Ja tak miałam 3 lata temu. No tak strasznie chciałam na tych wrotkach jechać. Tak chciałam na tych wrotkach jeździć i tak myślę sobie, o Boże, ale ja tylko gadam, że ja chcę. A czy ja kupiłam, czy ja założyłam, czy ja spróbowałam? No nie. I tak myślę sobie, ile rzeczy ja chcę, i ja bardzo chcę i strasznie chcę, ale ja nic nie robię. I przyszedł moment, kiedy zmierzyłam się z tym. Kosztowało mnie to ogrom nerwów i stresu, bo bałam się, że się zabiję. Tam no, różne miałam filmy w głowie. No i co? I zrobiłam to. I myślę sobie, że wychodzenie ze strefy komfortu to jest nic innego, jak gadanie ze swoją głową i ze swoimi przekonaniami, że ja mogę, że to nie jest nic takiego. To dla mnie jest koniec świata. Natomiast osoba obok, ona to zrobi bez problemu. Czyli to nie są jakieś takie niesamowite rzeczy, tylko nam się wydaje, że one są jakieś takie mega trudne. A jak to zrobimy, albo zrobimy to 2-3 razy, okazuje się, że banalne. Strach ma wielkie oczy. Ale czasami ten strach paraliżuje totalnie, że po prostu... No to ja wtedy też mówię, że trzeba sobie to rozpisać, tak? Bo trzeba, albo trzeba po prostu no to zrobić, tak? I tyle, i zaufać, że wszystko będzie dobrze. No właśnie, bardzo fajnie powiedziałaś i cały czas przekonująco, że jednak warto być tą mądrą wariatką. Bardzo mi się to podoba, tylko no niestety samo to się też nie trzeba popracować nad sobą, bo samo to nie przyjdzie, prawda? Trzeba wiedzieć, czego się chce. Wiemy już teraz, jak to zrealizować. Że warto dążyć do tego, żeby realizować swoje marzenia i to, co chcemy, pomimo wszystko, czy mamy przeszkody, czy nie. Nieważny jest też i wiek, o czym powiedziałyśmy, prawda? Bo to nie chodzi głównie o to, że ja już jestem stara i automatycznie ja już mam siedzieć w domu, patrzeć od okna do okna i nic nie robić, bo mi nie wypada. Co jeszcze na ten temat, Marzenka? Znaczy, ja bym dodała coś takiego, że ta mądrość, ona przychodzi właśnie wraz z wiekiem. Czyli nie powinniśmy się ograniczać wraz z wiekiem, tylko pozwalać sobie na więcej rzeczy z wiekiem. Bo to, co ja obserwuję, zresztą to, co można też wyczytać w książkach psychologicznych, to jest to, że to nie jest tak, że mamy 20 kilka lat i jesteśmy już dojrzali. My jesteśmy fizycznie dojrzali, natomiast emocjonalnie jesteśmy jeszcze lata świetlne do tyłu w prehistorii. I właśnie każde doświadczenie, każdy kolejny rok powoduje, że stajemy się bardziej świadomi, czyli mądrzejsi, czyli już potrafimy na osobę spojrzeć i mieć jakieś zdanie na ten temat. Potrafimy coś posłuchać i już wiemy, czy to ma sens, czy to jest właściwe, czy to nie jest właściwe. Czyli z każdym rokiem, z każdym wiekiem, zamiast się ograniczać, ja uważam, że właśnie powinniśmy iść do przodu, bo dopiero po 25 roku życia, albo nawet koło 30, my dojrzewamy emocjonalnie i dojrzewamy, czyli my dopiero wchodzimy na tą drogę dojrzałości emocjonalnej. Tak jak jeszcze 10 lat temu, czy nie wiem, czy twoje dzieci, czy mój okres dojrzewania, 21 lat. To był ten moment, kiedy już można było wytknąć, że te dzieci już zyskały tą dojrzałość. Teraz 30, 35 rok życia, to młodzież mówi, że okej, to ja już chyba jestem gotowy na to, żeby pomyśleć poważnie o swoim życiu. Zmieniło się to, rozciągnęło się to. Ale dlaczego? Bo ta młodzież jest świadoma. Nam się wydawało, że 21-latek to już jest gotowy do wielu rzeczy. A
10 lat później, jak rozmawiamy z tym 21-latkiem, to on mówi, Boże, ja nic nie wiem o życiu. I potem przychodzą do mnie osoby do gabinetu i one w wieku 40 lat zaczynają odkrywać to, co tak naprawdę powinny odkryć w wieku 20-25, bo nie miały czasu na to, bo się związały z partnerem, postanowiły, nie wiem, wejść na poważnie w związek po dorosłemu, a to nie był ten czas, żeby być właśnie dorosłą. To był czas na popełnianie błędów. I dlatego w wieku 40 lat teraz współczesna młodzież w wieku 40 lat dojrzewa, albo i 50. Oj tak, ja też pamiętam, to znaczy ja wiem z własnego doświadczenia, a żyję już 55 lat na tym świecie oczywiście, że rzeczywiście był czas na rodzinę, na dzieci. Te dzieci są zawsze ze mną blisko i zawsze, jak to się mówi, że dla matki to jest numer jeden, ale zaczęłam rozumieć, że najważniejsze dla samej siebie na pierwszym miejscu jestem ja. Że to ja powinnam o siebie zadbać, ja powinnam siebie kochać, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to wokół mnie nikt nie będzie mnie kochać, tak? Bo ja nie emanuję tą uczuciem. Jeżeli ja nie będę chciała być szczęśliwa i nie będę realizowała swoich marzeń, to kiedy je zrealizuję? A ja chcę być szczęśliwa, ja chcę żyć pełnią życia i to właśnie o to chodzi, żeby taką właśnie być mądrą wariatką, żeby wiedzieć, kiedy sobie na to pozwolić, ale jednocześnie też patrzeć, żeby to mądrze było, tak? Żeby to nie było, że ja teraz polecę skoczę z tej bandzie, chociaż nie mówię, że osoby nie skaczą. Ale mam świadomość, że mogę, może coś być nie tak, oczywiście od razu, znaczy może nie tak, bo chciałam to powiedzieć, że ja sobie wybieram, co jest dla mnie, a co nie jest dla mnie, tak? Jeżeli tego nie czuję, to tego nie robię, bo ja nie muszę. Ale jeżeli coś czuję i widzę, że to idzie i pójdzie w dobrą stronę, ja to chcę robić, dlaczego nie? Dlaczego? Ale ja bym dodała, no? Nawet jak spróbujesz i tobie się wydaje na początku, że to jest dobre, a po spróbowaniu dochodzisz do wniosku, że jednak to nie jest dobre, nie jest dla ciebie, to też jest właściwe. To też na tym polega twoja mądrość, czyli nie musisz wiedzieć przed, możesz się dowiedzieć po wykonaniu zadania, żeby, wiesz, nie skreślać, bo ja mam wrażenie, że jak już popełnimy ten błąd, zrobimy coś niefajnego, wstydzimy się, to potem skreślamy to, o nie, ja już nie jestem mądra, ja jestem głupia, ja jestem po prostu nienormalna. Nie, cały czas jesteśmy mądrzy. Ale nie, ja nie myślę o sobie, że jestem głupia, bo to nawet nie to jest, tylko po prostu to, że tak jak ty powiedziałaś, no nie jest dla mnie okej, od jakiegoś czasu też mam tak, że siebie nie biczuję, tak? O, coś mi się nie udało, okej, no nie udało się, tak? No po prostu się nie udało, może którymś razem innym się uda, ale jak się nie udało, to siebie nie biczuję, bo kiedy rzeczywiście byłoby tak, że bym się po prostu zbiczowała totalnie za to, że popełniłam błąd, czy coś zrobiłam nie tak. Nie, teraz nie, teraz już tego nie mam. Przyszło to z wiekiem praktycznie, lata doświadczenia, patrzenia na ten świat, przyglądania się ludziom i tak dalej, praca i to wszystko, to jednak kształtują ludzi. Ale, Marzenko, ja myślę, że pomimo wszystko powinniśmy realizować swoje marzenia i dążyć do tego, żeby być szczęśliwym, prawda? No myślę, że chyba po to żyjemy na tym świecie, żeby tak, żeby odkrywać siebie, żeby sprawdzać ten swój potencjał. Ja obserwuję to w gabinecie, że moi pacjenci po to przychodzą do gabinetu, żeby właśnie odkrywać siebie, swój potencjał, że jeśli są tam jakieś blokady, które się pojawiły w trakcie życia, to po usunięciu tych blokad po prostu jest nowe życie i chodzi o to, żeby żyć. Cokolwiek to znaczy, bo dla każdego poczucie szczęścia jest czymś innym. Dla kogoś to będzie rodzina, dla kogoś to będzie praca, dla kogoś innego będzie realizowanie swojej pasji, dla kogoś innego będzie ogródek. Tutaj jakby nie ma lepszych i gorszych pasji. Ważne, żeby to robić zgodnie ze sobą. No dobrze, a jak przychodzą te momenty złe takie, że jednak są te bariery, to już, o których mówiliśmy, powadamy potem w te stany typowo właśnie depresyjne, o których już wspomniałaś i jeszcze inne te stany, które gdzieś są przygnębiające, nie potrafimy sobie z nim w ogóle poradzić, no bo wiadomo, że człowiek nie ze wszystkim sobie poradzi i czasami widzi, że albo nie widzi nawet, co się z nim dzieje, tak, zamyka się, a są ludzie, którzy obok są i widzą, że coś jest nie tak. Jak właśnie poradzić takim osobom, jak sobie
jak pomóc tym osobom, tak, żeby ta osoba zwróciła na to uwagę i żeby dostrzegła, że ma problem jednak, którym sama sobie nie poradzi i żeby mogła iść do specjalisty. Ja myślę, że wtedy, jak się pojawiają kłopoty i trudności, to odbierajmy to nie jako dramat, nie jako nieszczęście, nie jako coś, co dostajemy od losu, że los się na nas uwziął, tylko potraktujmy to bardziej w kategoriach, że coś puka do nas i mówi: ogarnij się, zrób coś. Zwracam ci uwagę, że jeżeli tego nie zrobisz, nie popracujesz nad tym, nie przychylisz się, że tam ci coś zgrzyta, tak samo jak drzwi są, trzeba je od czasu do czasu naoliwić, tak nas też trzeba od czasu do czasu naoliwić. I po to dostajemy takie znaki, po to nam coś skrzypi w tej naszej psychice, głowie, emocjach, żeby sięgnąć po ten olej. Bo my potrafimy dbać o urodę, kobiety chodzą do kosmetyczki, robimy sobie masaże, jesteśmy fit, ćwiczymy, ale dlaczego nie dbamy o własną emocjonalność tak wspaniale, jak dbamy o urodę, jak dbamy o ciało, wspaniale się odżywiamy, ćwiczymy, ale cholera jasna, dlaczego nie dbamy o własną emocjonalność, która jest chyba niezwykle ważnym elementem. Też dużo ludzi, tak, też dużo ludzi się wstydzi mówić właśnie o tych emocjach, wstydzi się powiedzieć, że ma problem, że i no to jest jeszcze taki temat, mi się wydaje, że jeszcze nie jest tak do końca zrozumiane przez osoby, że to, co się wewnątrz nie dzieje emocjonalnie, że jest ważne i powinny się to z kimś podzielić, tak, że posłuchaj, ja się czuję tak i tak, ja mam takie, takie odczucia i nie wiem, co robić, tak, a dużo ludzi się właśnie zamyka i nie mówi o tym. To jest taki temat tabu, bym powiedziała. Jak w ogóle... Jest temat tabu, tutaj właśnie się jakby, bo przypomniałaś mi pewną rzecz. Ja mam swoją stronę internetową i tak, mam swoją stronę internetową Marzena Ciesielska, ale mam też Centrum Terapii SOS, takiego fanpage'a. I na moim Marzena Ciesielska jest ruch. Te same informacje wrzucam na jedną i na drugą, stronkę i tylko u mnie jest ruch. Na moim centrum nie ma ruchu. Kiedyś zapytałam swojej znajomej, mówię, powiedz mi, dlaczego ty komentujesz u mnie, a nie możesz skomentować na centrum? A ona mówi, bo ja się wstydzę, bo ktoś pomyśli, że jestem wariatką. I to jest strasznie przykre, bo w Stanach Zjednoczonych tam każda rodzina ma swojego psychoterapeutę, tak jak lekarza ogólnego. Można pójść, porozmawiać, dostać wskazówkę, wsparcie, a u nas, żeby od kogoś wziąć wskazówkę, wsparcie, to jest wstyd. Jak do mnie przychodzą pacjenci, to oni mówią, ale ja się strasznie wstydziłam przyjść. Ja mówię, ale dlaczego? Przecież to jest taka dojrzałość, taka mądrość, poprosić o to, że ja czegoś nie rozumiem i porozmawiajmy o tym wspólnie, przypatrzmy się, to lepiej wziąć ten garb i nieść za sobą te kule metalowe, ten ciężar, i samemu sobie z tym radzić, a można by było tak w prosty sposób pójść i z kimś o tym porozmawiać. To no jest właśnie, niepewne. Daj taki przekaz do tych wszystkich osób, żeby się nie wstydziły, żeby się otworzyły, że to jest tak, jak i twoja grupa stworzona właśnie dla nich, po to, żeby pomóc, a nie po to, żeby negować, żeby wyśmiewać, oceniać, tylko właśnie po to, żeby pomóc. I zaraz będę czytała, kochani, zadawajcie pytania. Myślę sobie też, że tak jak, bo ja też pracuję w uzależnieniach, jestem psychoterapeutką, ale pracuję też w różnych uzależnieniach, nie tylko od alkoholu, ale też od zachowań, od jedzenia, od hazardu, od seksu i powiem wam, że nie wiem ile, ale 20 lat pracowali trzeźwi alkoholicy na to, żeby ich choroba nie była traktowana jako trendowatość. Dobre określenie. Jeszcze 20 lat temu, no alkoholik, albo narkoman, albo hazardzista, albo no, seksoholik też jest coś miłego, nie? No fajnie być seksoholikiem. Ale też,
Też. Ale to jest forma żartu, to jest w formie żartu. Ja na przykład spotykam się z czymś takim, że kiedy rozmawiam sobie z osobami, które mnie nie znają, na przykład się pytają, a co Marzena robisz? To ja staram się nie opowiadać, co ja robię, bo to się kończy tak, że jak osoba ma problem alkoholowy, to mi się tłumaczy, że ogólnie to ona tylko dzisiaj tyle wypiła, albo po prostu każdy tak patrzy, ojej, ona będzie zbyt dużo wiedziała, ale przecież ja nie łóżką, ja nie czytam ze szklanej kuli, ja jestem zwykłym człowiekiem, który jeżeli przyjdzie i będzie miał ochotę porozmawiać, to porozmawiamy. Nie jest moim celem, żeby teraz każdego prześwietlać, są takie stereotypy na temat zawodu psychoterapeuty i tak jak ten uzależniony musiał, myślę, że więcej niż 20 lat, potem zaczęły się pojawiać filmy, Klan, w Klanie był problem alkoholowy, na Wspólnej był problem alkoholowy i ludzie tak zaczęli już powoli to akceptować. Okej, tak, w Klanie jest problem, na Wspólnej jest, to my już też się możemy do tego przyznać. No tak, ale powiedzmy jeszcze o tym, że każda osoba, która się do ciebie zgłasza, to jest taki temat tabu między wami, taki, gdzie niestety ty nie wyjawiasz tych tajemnic danej osoby, prawda? Bo jesteś objęta taką tajemnicą, tak jak lekarze, prawda, i psychoterapeuci też. I wiesz, mi się wydaje czasami, że to jest takie, o kurczę, ja powiem, a jak się potem znajdziemy w jednym gdzieś środowisku, to że to będzie, będę się czuć źle i będę, a może ta osoba coś powie, wiesz, i tutaj to też jest. O, tutaj osoby piszą, zaś ci przeczytam oczywiście, ale to jest ważne, żeby się otworzyć i żeby dać sobie szansę na lepsze, prawda, na pomoc. No dobrze, że o tym mówisz, bo mi to jakby to dla mnie to jest tak naturalne, ta moja tajemnica zawodowa, że ja nawet się nad tym nie zastanawiam. Ale tak jest, że zresztą my jako terapeuci, przez to, że wiemy więcej o innych osobach, to my mamy kodeks etyczny, który nas bardzo ogranicza. Ogranicza nas do tego stopnia, że nie chodzimy za bardzo w miejsca publiczne. Właśnie ze względu na to, żeby nie tworzyć różnych takich niefajnych sytuacji. Kiedy gdzieś raczej spotykamy się właśnie w jakichś takich gronie osób, które ja wiem, kto będzie, po to, żeby nie tworzyć sytuacji właśnie takich niekomfortowych. Więc to terapeuta też jest bardzo ograniczona. Wydaje się, że to my mamy przewagę, tak, bo dużo rzeczy wiemy, ale my musimy się tak właśnie w różnych kwestiach ograniczać. Nie możemy wchodzić w żadne inne relacje, czy nawet jeżeli coś z korzyścią jest i ktoś mi proponuje, a słuchaj Marzena, może wejdziemy w jakiś biznes, ja nie mogę nic takiego robić, ja jestem bardzo ograniczona właśnie przez to, żeby chronić swojego pacjenta, który do mnie przychodzi, więc tajemnica zawodowa to jest jakby podstawa, bo bez tego... Oczywiście, że tak, ja też tak myślę. Bezpieczeństwo. I potem poznaje się dobrego psychoterapeuty. Myślę, że wszyscy tak mają, ale oczywiście powiedziałam tutaj pół żartem, ale tak jest, że jednak idzie się do psychoterapeuty, który wysłucha, który zatrzyma to dla siebie, poprowadzi terapię i będzie wspierał, a nie negował. I mamy pytania, i tutaj też moja Jusia napisała, a jak zacząć dbać o naszą emocjonalność? Emocjonalność, ja to pytanie rozumiem jako o naszą wrażliwość, czy bardziej o nasze emocje, bo to też jest taka kwestia, ale myślę sobie, że tak już odpowiadając na to, jak dbać o naszą emocjonalność, trzeba mieć ucho i słuchać i cały czas będę wracała do tego z uporem maniaka i jeżeli ja słyszę, co ja potrzebuję, bo moje emocje mi podpowiadają. Jeżeli ja bym się czuła źle w kontakcie z Małgosią, czułabym, nie wiem, dyskomfort, nie miałabym na to ochoty, to moje informacje, moje emocje mi mówią, to nie jest dla ciebie, nie rób tego. Nawet jak ja to będę robiła wbrew sobie, to ja za to zapłacę, bo będę się bardziej stresować, będzie mnie to kosztować dużo, dużo emocji, dużo stresu. Czyli naszym takim znakiem znakiem drogowym, okej. Okay. Takimi znakami drogowymi, jak mamy na drodze, to są nasze emocje. I tak dbać o naszą emocjonalność, czyli słuchać. Jak idę na spotkanie z jakimś, nie wiem, kolegą i on zaczyna się do mnie za mocno przesuwać, nie wiem, kładzie mi rękę na kolanie, to moje emocje od razu mówią, Marzena, a
albo masz na to ochotę, albo nie masz na to ochotę. Tak? I nie wiem, i czuję, okej, czuję ekscytację, czuję radość, to moje emocje mówią mi, dobra, możesz na to pozwolić, ale jak czuję dyskomfort, czuję frustrację, mam ochotę mu strzelić, to moje emocje też mi coś mówią, że nie, przekroczył twoją granicę. Czyli emocje bez mówienia mówią nam, co się z nami dzieje. Słuchać emocji, tak? Ale jeżeli są emocje, które, nie wiem, Jolu, może sprostujesz dokładniej bardziej jeszcze swoje pytanie? Czy to chodzi o emocje negatywne, czy emocje pozytywne? Bo to jest w sumie to, chodzi głównie o to, żeby nie pozwalać, jak sobie radzić z tymi emocjami, jak nam cały czas mamy za dużo tych emocji, tak? Jak je wyciszyć. Okej, to ja już wiem, już bardziej mnie nakierunkowałaś. Są pewne emocje, takie jak na przykład złość, albo inaczej. Mam na przykład, powiedzmy, że mam kompleks nosa. Nie lubię swojego nosa. Uważam, że jest za duży. I Małgosia mi powie tak, a Marzena, fajny masz ten nos. Co prawda on jest taki trochę duży, ale jest fajny, dobrze ci w nim. I ale mi ma się prawo podobać. Ma prawo ci się podobać, tak. I kiedy ja mam kompleks nosa, wstydzę się tego, to pomimo, że czuję wstyd, kiedy Małgosia mi o tym mówi, bo wychodzi z tego mój kompleks, to ja przykrywam to złością. Albo na przykład zmieniam temat, albo jestem dla Małgosi w jakiś sposób chamska, albo próbuję jej coś przygryźć, czyli robię się taka agresywna. Czyli zobaczcie, że my mamy emocję pierwotną wstyd, a ja ją przykrywam innymi emocjami. Ale to znaczy, że masz problem sama ze sobą. Tak, ale też na przykładzie emocji pokazuje to coś takiego, że mamy, że emocje możemy przykryć czapeczką innych emocji. I jak się gubimy trochę i coś czujemy, ale tak naprawdę nie wiemy, o co nam chodzi, to warto odkryć tą czapkę i zobaczyć, co tam w środku jest. A ja zadam pytanie, a jeżeli mamy koło siebie osobę, dajmy na to w pracy, cały czas mamy, pracujemy w miejscu takim, gdzie obok nas jest osoba, która cały czas nas wkurza. Tym, że ma ciągle jest nadąsana, tym, że ciągle ma jakieś do nas pretensje, tym, że ciągle jest coś ciągle nie tak i my w pewnym momencie mamy dosyć tego i nawet rozmowa z tą osobą nie pomaga. Jak sobie z taką emocją radzić, bo w końcu to na nas przychodzi. To znaczy tutaj są jakby dwie opcje. Jedna mi przyszła do głowy taka, że być może ta osoba ma sporo cech, które ty w sobie nie akceptujesz, bo jest coś takiego jak metoda lustra, nie? Że te osoby, które nas wkurzają, które nas irytują, to być może my mamy jakieś takie cechy, których nie akceptujemy, chowamy w sobie, a u tej osoby się uwidaczniają i wtedy łatwiej nam nie lubić osoby na zewnątrz niż tych naszych emocji. Więc tutaj jedna droga, trzeba byłoby się temu przypatrzeć, nie? Czy przypadkiem ta osoba nie jest troszeczkę naszym lustrem i coś w nas uruchamia, ale druga opcja to mi przypomina coś takiego, jak taki, mówi się, że jest taki wampiryzm, tak? Energetyczny, tak. Wampirem energetycznym. I tak a propos, jeśli chodzi o pracę z energią, to ja na przykład znam taką fajną metodę, żeby sobie zwizualizować taką szybę, że ta osoba mówi coś do nas, ale nie dochodzi to do nas, tylko odbija się o tą szybę. I wtedy my tego nie chłoniemy jak gąbka, nie przyjmujemy tego, co ta osoba nam mówi. Tylko robimy sobie dystans, taką zaporę. I mi to pomaga, jak ja sobie tak zwizualizuję, na przykład jak rozmawiam z kimś, ktoś mnie bardzo męczy. Są przecież tacy ludzie, jak mnie sąsiadka czasami tak weźmie w obroty i zacznie mi opowiadać tysiąc różnych rzeczy przez półtorej godziny, no to ja potrzebuję tej szyby, tak, żeby po prostu nie brać tego wszystkiego na siebie, bo się czuję zmęczona. Więc no taki, jakiś taki prosty sposób. A jak ktoś jest to ktoś bliski w domu? To ktoś, kto cały czas zrzędzi, nie można z tą osobą nic zrobić, bo to jest bardzo bliska osoba. No to już jest trudniejsze.
I myślę, że tutaj komunikacja by się przydała. Bo A jak się nie da tak skomunikować, bo ta osoba, na przykład jest to starsza osoba, tak? No bo dość często jest tak, że mamy rodziców, tak? Ci rodzice są czasami tacy starsi i wiele znam takich przypadków właśnie, że mówi do mnie osoba, wiesz, ja się tatą opiekuję, ja wracam do domu, ja już mam tak dosyć, bo on cały czas mówi i mówi, ja do niego mówię, tłumaczę, a on cały czas od nowa to samo. Ja po prostu już jestem tak zmęczona, że już nie mam siły, co ja mam robić? Jestem zmęczona psychicznie. Co tutaj poradzić? Jest taka fajna metoda, ona się nazywa uprawomocnienie uczuć. Czyli mówiąc po polsku, te osoby, które narzekają, które zwracają na siebie uwagę, które są takie nieznośne, one prawdopodobnie coś od nas chcą, tylko nie potrafią tego powiedzieć wprost, żeby powiedzieć, że są ważne, że są mądre, że dobrze to zrobiły, czyli potrzebują jakiegoś takiego pochwalenia, docenienia, zauważenia. Czyli tą osobę, która jest, przepraszam cię Marzenko, która tak zrzędzi, to trzeba ją pochwalić? To znaczy ta osoba, która zrzędzi, trzeba wsłuchać się i sprawdzić, co ona tak naprawdę pod tym zrzędzeniem chce osiągnąć. To jest bo tak to same... wiesz, jakie jest zrzędzenie? To jest takie, o której przyszłaś z pracy, dlaczego jesteś tak późno, a ty ciągle musisz to robić, a ty jeszcze tego nie zrobiłaś, a tamtego. To jest to, takie zrzędzenie. Ach, okej. Okay. Myślałam, że takie biadolenie, narzekanie, jak mi jest ciężko. Nie, no to tak, to też oczywiście, że tak, bo to, ja to mówię tak, jak ktoś siedzi starszy w domu, to wiadomo, że to już tak, to już nie jest to myślenie, co kiedyś. Po drugie jest sam w domu, tak, to też gdzieś jest takie, ale no patrząc na drugą stronę, to naprawdę to jest męczące. Naprawdę. Jak sobie właściwie tak radzić, bo to tak, człowiek nie wystawi za drzwi, nie pójdzie gdzieś, tylko musi jednak w tym domu być, no bo się ten szacunek należy, ta miłość jednak jest ta rodzicielska i ta opieka i to wszystko, ale przychodzi taki moment, że się ma dosyć. Kiedyś rozmawiałam z taką koleżanką, która właśnie miała taką sytuację i ona różnych metod spróbowała. Z reguły te metody takie właśnie jak krzyczenie, obrażanie się, to nie pomaga. To efekt jest żaden. Natomiast powiedziała, że zastosowała taką metodę, że powiedziała otwarcie, że ona kocha tą osobę. I to w jakiś sposób tak zastrzeliło tego marudę i tego narzekacza, że nastąpiła taka konsternacja, zawstydzenie i następnym razem, jak ta osoba zrobiła, to się zastanowiła, jakby czy jest gotowa znowu przyjąć aż taki komunikat otwarty. No czyli, to już jest jakiś pomysł, tak. Czyli tak trochę z innej strony podejść, tak powiedziałabym, że trochę zastrzelić albo zaskoczyć, może to będzie lepsze określenie, zaskoczyć tą osobę, bo jak jedziemy na tym samym wózku, czyli ona narzeka i my to odpieramy i to wtedy robi się tak naprawdę bigos i nic fajnego. A czasami właśnie zaskoczenie powiedzeniem uczuciem jakimś, nie, żeby... pokazać, że wy rozumiecie, że ta osoba się martwi, bo ona być może w koślawy sposób informuje was o tym, że was kocha, że się martwi, że się troszczy. No tak. Ja to mówię, że faceta to jeszcze można byłoby zostawić, tak, i powiedzieć, ach, już nie będę mówiła brzydko i sobie, ale jak to chodzi o rodziców, to jednak to tak się nie da po prostu. Czy babcia, czy kogoś, czy ciocia, bo czasami ciocią się trzeba zająć. Dobrze, następne mam pytanie. Jeszcze przeczytam coś bardzo pięknego. Od Profil Pomoc. Super dziewczyny, super temat. Taki potrzebny. Podziękowania za wasz poświęcony czas. Za was poświęcony czas. Nie mam okularów, więc za dobrze nie widzę, mogę przeczytać źle, przepraszam. I później jest od Weroniki Leśniewskiej. Nie mówi o swoich problemach, bo ludzie boją się krytyki i oceny. Zamykają w sobie to pudełko. No rzeczywiście, bo to tak działa. Ja wiem, że bardzo dużo ludzi nie mówi w ogóle o emocjach, tak? Ja o tym, co czuję i ma z tym bardzo duży problem, ale już mówiliśmy, że zawsze można iść do specjalisty bez obaw, że to wyjdzie gdzieś, wycieknie, tylko że będzie to między psychoterapeutą a pacjentem, prawda?
A tak naprawdę mówiąc, tak jakbyśmy chciały sobie same pomóc, no już mówiłyśmy o tym, żeby spojrzeć na siebie z boku i popatrzeć i zastanowić się, tak, a czy jest, czy jakaś taka inna metoda też jest, gdzie można byłoby popracować samemu ze sobą. No, u mnie na jodze jest to wyciszenie, jest medytacja, wyciszenie, odsuwanie myśli, intencja, z jaką się wchodzi i intencja, gdzie się wyobraża samą siebie, tak, w takim stanie, jakim się chce być, ale już jako dokonany stan. No i wdzięczność przede wszystkim. To też jest, działa bardzo, tylko wiadomo, że trzeba popracować, bo to się nie stanie nagle i już. No tak zastanawiam się właśnie, co takiego jeszcze A jest takiego. rozpisanie tego, na przykład podanie sobie tematu, tego, co w nas siedzi, czy nawet tej emocji i rozpisanie tego, lub na przykład zadawanie sobie pytań na tak i na nie. I ostatnio usłyszałam bardzo piękne słowo, a dlaczego nie, jak wychodzi na nie. A dlaczego, znaczy, że coś wychodzi na nie, ale ta osoba ma sprzeczne odczucia i mówi sobie tak, a dlaczego ja mam tego nie zrobić? A dlaczego to się ma nie stać dla mnie pozytywnie? Właśnie, że się stanie pozytywnie. I wypisuje sobie, co musi osiągnąć, żeby to się stało. Nawet choćby pójście do tego specjalisty, tak, żeby sobie pomóc. O tym właśnie, jak zaczęłaś mówić o tej liście, to ja sobie też pomyślałam o czymś takim, że ja ostatnio sobie zrobiłam, wypisałam 100 moich sukcesów. Ale nie takich sukcesów, że zdobyłam Nagrodę Nobla, tak? Bo takich sukcesów nie mam. Drobnych sukcesów, że nauczyłam się w pandemii gotować dobre zupy. Że moje kwiatki na balkonie, które mam, nie zdechły, przeżyły cały sezon. To są moje małe sukcesy, które mnie cieszą. To, że zrobiłam pierwszego live'a, którego się strasznie bałam, który mnie bardzo blokował. To, że zrobiłam kilka jeszcze innych rzeczy, upiekłam chleb, to, że znalazłam czas na to, żeby pójść na wrotki. Drobne rzeczy, które są sukcesami, bo z takich drobnych rzeczy składa się nasze życie. Bo wspaniałe, takie fajerwerkowe historie zdarzają się, no, jak ktoś ma dużo szczęścia, raz w roku albo raz na kilka lat. Ale nie po to żyjemy, żeby raz na kilka lat mieć fajerwerki. Żyjemy po to, żeby każdego dnia ten nasz dzień był sensowny albo przynajmniej przyzwoity. I to też jest fajne, uświadomienie sobie, że ja potrafię robić dużo rzeczy, że ja już dużo rzeczy zrobiłam, ha, a ile jeszcze chcę kolejnych zrobić? Czyli uporządkowanie, co ja już mam, jakie są moje zasoby, na ile jestem mądra, już, z sukcesem kobieta, a ile jeszcze rzeczy jest przede mną. Bo my się koncentrujemy na tym, czego nie umiemy, co nam nie wychodzi, co jest słabe, co jest nie tak, bo tego nas w szkole też uczyli. Czyli jak była czwórka, to nauczyciel nie mówił, że o, wspaniale, masz czwórkę, umiesz to, to, to i to, tylko o, czwórka, zobacz, a byłaby piątka, gdybyś zrobiła jeszcze to, to, to i to. Nieuważna jesteś. Jakbyś była bardziej uważna i pracowita, to byłoby lepiej. Zdolna, ale leniwa, nie? Czyli nie było nigdy takiej czystej informacji, że jesteś fajna, że jesteś fajna, tylko zawsze było ale. Ale to jest fajna motywacja, bo w momencie, kiedy ogarnia nas taka chandra, takie negatywne odczucia, w ogóle emocje nami rządzą, niedobre emocje, to wyciągnięcie sobie takiej kartki i przeczytanie sobie, co osiągnęłam, właśnie takie małe, fajne rzeczy, to już powoduje, że nam się poprawia. I nasza podświadomość mówi tak, nie, 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 kochana, jesteś zarąbista, zobacz, ile fajnych rzeczy osiągnęłaś. Czy to właśnie w taki sposób można właśnie czytać i można się po prostu dawać sobie tą radość, to, że udowadnianie sobie, że nie, ja jestem zupełnie inna, jestem pozytywna, jestem fajna, tyle rzeczy osiągnęłam. Tak, bo nawet powiedzenie otwarcie o tym, tak jak teraz ja powiedziałam, ja też się musiałam tego nauczyć, że ja umiem zupę gotować, bo ja sobie pomyślałam tak, ojej, jak ja powiem wam teraz, że ja zupę gotuję w pandemii, to wy sobie pomyślicie, że cholera, to ona 20 lat nie gotowała tych zup, no to skąd jest. A tutaj właśnie chodzi o to, żeby nie koncentrować się na tym, czego nie robiliśmy, tylko co teraz jest aktualnie, z czego jesteśmy dumni. Bo mam wrażenie, że my jesteśmy tak wychowywani właśnie, że więcej w nas wstydu, że nawet jak mamy się pochwalić czymś,
to tu nam rośnie w gardle, nie? Już widzimy 1000 powodów, że ludzie nas krytykują. A niech nas krytykują, ale ja te zupy umiem gotować na odrobinę. To jest też tak samo jak i z ciałem. Jeżeli przychodzi do mnie dziewczyna i mówi tak, zobacz jak ja wyglądam, ja mam taki brzuch, ja mam taki poraniony ten brzuch i wszystko. Ja mówię, ale spójrz na siebie jako na historię, czy ten brzuch, mówię, że urodziłaś dzieci, że przyszłaś tyle rzeczy że dzięki temu ciałowi, co ty jesteś, to je pokochaj taki, jaki jest i ono się zacznie w pewnym momencie zmieniać. I to właśnie to jest to i to. Marzenko, co jeszcze, bo widzę, że już nam się czas kończy, co jeszcze byś chciała na sam koniec powiedzieć? I proszę cię powiedz, gdzie można cię jeszcze raz znaleźć, gdzie każdy może się do ciebie zwrócić i z czym się może zwrócić, bo to jest też ważne, żeby przypomnieć. Myślę jeszcze o tym, co tak na szybko byłoby ważne, więc zerkajcie na to. Ja teraz na YouTubie nagrałam już filmik i prawdopodobnie jutro go wypuszczę o emocjach, czyli dowiecie się tam, jak pracować nad własną emocjonalnością. Będzie to pierwsza lekcja i zrobię z tych lekcji kilka. Znajdziecie na moim blogu centrumterapiesos.eu. Tam znajdziecie na moim blogu listę uczuć i emocji i można sobie tam zajrzeć, tak, i poćwiczyć. I ja wam wtedy w tym filmiku opowiadam właśnie, jak krok po kroku ogarnąć te swoje emocje i się tego nauczyć. Więc bardzo was zachęcam do wejścia na mój kanał Marzena Ciesielska na YouTube. I tam znajdziecie link. I tam znajdziecie dużo wskazówek a propos tego właśnie, jak pracować nad sobą, bo poczułam też, jako właśnie ta mądra wariatka, poczułam w sobie taką potrzebę dzielenia się swoją wiedzą, bo skoro ją mam, skoro mam doświadczenie, skoro sama pracowałam nad sobą intensywnie, to czemu nie miałabym tych informacji teraz dać innym osobom? Skoro daję je w gabinecie, to poczułam, że też jest taki dobry już moment i jestem gotowa na to, żeby nagrywać te filmiki i je dawać. I niedługo wychodzi twoja książka. Tak. Książkę już napisałam. Wydaje mi się, że dobrym tym tytułem będzie chyba Jak zostać mądrą wariatką. Książka nie tylko dla kobiet, gdzie opowiadam o tym właśnie, jak ja i moi pacjenci budowaliśmy siebie i swoje poczucie własnej wartości. To, co powiedziała Małgosia na początku, jak krok po kroku to zrobić. I ja właśnie w tej książce pokazuję, jak krok po kroku to zrobić. Bo mi też wszystko w pigułce. Wszystko w pigułce. A na koniec jeszcze będzie taka niespodzianka w tej książce, gdzie zaprosiłam gości, którzy osiągnęli dużo, i oni opowiadają o tym, jak oni pracowali nad swoim poczuciem własnej wartości, czyli jak nieśmiała dziewczyna została producentką filmową, jak nieśmiały chłopak został baronem wielu cukierni w Warszawie. Będą jeszcze niespodzianki, nie chcę zdradzać, jakich gości będę miała, bo będę robiła promocję swojej książki i to przyjdzie gdzieś tam z czasem. Nagrywam też audiobooka do książki, bo jak skończyłam pisać książkę, to uznałam, że jeszcze jest kilka rzeczy, o których chciałabym powiedzieć, ale książkę kiedyś trzeba skończyć, więc dograłam jeszcze audiobooka z lekcjami, żeby jeszcze było takie uzupełnienie do tej mojej książki. Więc możecie mnie znaleźć najbardziej na moim kanale, ewentualnie na Facebooku, na Centrum ja Terapii. Czekam na książkę i z niecierpliwością oczywiście. Marzenko, ja chciałabym powiedzieć jeszcze na sam koniec, moi kochani, że wiadomo, że jak już się wymienia słowo psychoterapeuta, to buzia się zamyka i człowiek nie chce się udzielać za bardzo, więc widzę, że tych pytań za dużo nie ma, ale uważam, że możecie do Marzenki pisać i Marzenka będzie wam odpisywać oczywiście. Chciałabym zachęcić jeszcze wszystkich, żebyśmy byli tacy mądrzy, zwłaszcza mądre wariatki, ale też i mądrzy wariaci, tak? Dobrze powiedziałam? Ponieważ to tylko też nie tyczy się do pani, ale i do panów. I nie bójmy się marzyć i realizować. A jak przyjdą problemy, którymi sobie nie będziecie radzić, to piszcie do Marzenki. Marzenka na pewno wam pomoże, albo przynajmniej postara się tak rozwiązać sytuację, żeby wam było dobrze. Dziękuję wszystkim za uwagę, że byliście dzisiaj ze mną. Dziękuję, Marzenko. Cudowny live. Ale no wiadomo, jak cudowny gość, to i tak cudowny. Także życzę dobrej nocy. Dziękuję serdecznie. Dobrej nocy. Pa. Pa.